Nie no, po prostu czad zupełny i nie ukrywam, że kiedy się idzie na tego typu film i są tam zaangażowani przyjaciele, znajomi, którzy nie są nieznajomymi, tylko znajomymi, to tak strasznie chciałem, żeby się udało i to się tak udało. Jest to taki film, który trzyma w napięciu, nie będę spoilerował, bo to trzeba zobaczyć, ale proszę Państwa, to jest zupełnie inny film. To jest, kurczę, taki film, na jaki czekaliśmy. Jak oglądałem włoską wersję, wydawało mi się, że w Polsce to się nigdy nie sprawdzi. Okazało się, że ta polska wersja nie dość, że radzi sobie doskonale z tym scenariuszem włoskim, to jeszcze moim zdaniem jako film przewyższa na wielu poziomach tę wersję włoską i mamy naprawdę fantastycznych aktorów i ten skład, który jest w filmie Nieznajomi, no to jest w ogóle top i gratuluję wszystkim. Co tu dużo mówisz, no wszystko się składa, no, w dobre kino. Ja jestem absolutnie zachwycona. Znaczy, myślę, że to jest film dla wszystkich. No, to jest też film o naszych czasach generalnie, bardzo, bardzo trafiający w punkt w wielu, wielu momentach. Jest to wzruszający film, przezabawny, ale naprawdę niesamowicie zrównoważony. Także ten balans między śmiechem a łzami, no wielkie brawa dla reżysera, dla obsady. No wspaniale grają koledzy i koleżanki. Bardzo fajny film, bardzo przyjemny, taki rozrywkowy, ale jednocześnie dający dużo do myślenia, no i taki poruszający, nie? W sumie. Tak, nie ukrywam, że ja nigdy, albo dawno, nie śmiałam się tak bardzo na polskim filmie. Świetnie napisany, świetnie zagrany film, super. I bardzo piękne kino, ja taka wychodzę spokojna, taka szczęśliwa do domu. Bardzo przejmujące sceny. Piękna scena Mai Ostaszewskiej, to wbiła mnie w fotel. Wszystko się dzieje przy stole i to też jest bardzo trudny zabieg, żeby cały czas trzymało na takim wysokim poziomie emocjonalnym. Dlatego naprawdę szapoba za grę aktorską i za reżyserię, bo myślę, że też każdy człowiek może jakoś się odnieść do siebie, oglądając ten film. Sekwencja z paleniem jointa, właśnie pomyślałem sobie, że jest to chyba pierwsza taka scena w komercyjnym filmie polskim po prostu i że to jest epokowe wydarzenie. Ja się bardzo dobrze bawiłam, trochę się pośmiałam i przede wszystkim, zwłaszcza na końcu, bardzo wzruszyłam. Dobre filmy tak robią i ja uwierzyłam w tą historię po prostu. Bardzo mi się ten cały projekt podoba. Podoba mi się gra aktorska bardzo, pan Tadeusz Śliwa, myślę, zgrabnie z tego wszystkiego wybrnął. Muszę sobie teraz przypomnieć wersję włoską i ustalić fakty. Jest to film dla wszystkich niestety. Niestety, ale niestety. Do widzenia. No wspaniale, jestem dumny z Tadka Śliwy, z reżysera, bo on ma taką miękką charyzmę, potrafi lekkimi ruchami sterować całą ekipą i aktorami, zawsze ma wszystko przemyślane, więc myślę, to niezwykła postać w polskim filmie się objawia. Film Tadka Śliwy, reżysera Ucha, prezesa filmu o nas, o ludziach, którzy mają swoje grzechy, swoje przywary, swoje słabości, z którymi trudno im się pogodzić. I czasem trzeba jakiegoś radykalnego momentu, żeby do tego doszło, a jest to oczyszczająca gra.